Położenie obserwatora na kuli ziemskiej. Obserwator stojący na dowolnym punkcie kuli ziemskiej ma widok zależny od danej szerokości geograficznej miejsca obserwacji. Gdyby przykładowo znalazł się dokładnie w biegunie północnym, nie byłyby widoczne wschody i zachody gwiazd, a tylko pozorny obrót nieba spowodowany rotacją Ziemi, czyli pozorny ruch gwiazd w prawą stronę. Podobny widok miałby obserwator znajdujący się na południowym biegunie, ale z tą różnicą, że byłyby widoczne dla niego zupełnie inne gwiazdy niż dla obserwatora znajdującego się na północnym biegunie, obserwowałby pozorny ruch gwiazd w lewą stronę. Znajdując się w dowolnym punkcie na Ziemi widzimy połowę pozornej sfery niebieskiej. Wyobraźmy sobie obserwatora znajdującego się dokładnie na równiku ziemskim. Ma on interesujący widok wschodu i zachodu gwiazd. W większości wypadków obserwator znajduje się w różnej odległości od równika i biegunów ziemskich na danej szerokości geograficznej. Czy wysokość miejsca obserwacji ma znaczenie dla zakresu widocznych obiektów? Tak, jeśli jest wystarczająco duża. W praktyce widok części nieba w pobliżu horyzontu w różnych kierunkach jest przysłonięty przez różne obiekty takie jak budynki, las itp. W zależności od danej szerokości geograficznej niektóre gwiazdy wschodzą i zachodzą, inne natomiast są cały czas widoczne nad lub pod horyzontem. Inne z kolei takie jak gwiazda polarna znajdująca się coraz bliżej bieguna północnego prawie nie zmieniają swego położenia w znaczący sposób. Momenty wschodów, zachodów lub górowania danego obiektu zależą oprócz szerokości geograficznej także od długości geograficznej miejsca obserwacji. Położenie obserwatora wpływa również w bardzo znaczący sposób na momenty wystąpienia takich zjawisk jak zaćmienia Słońca i Księżyca, zakrycia obiektów przez Księżyc, a także na momenty wystąpienia zmierzchu lub świtu cywilnego, żeglarskiego lub astronomicznego. Szerokość geograficzna dla terenu Polski na południowych krańcach wynosi około 49 stopni, a na północnych prawie 54 stopni 50 minut. Zakres długości geograficznej Polski na krańcu zachodnim wynosi około 14 stopni 7 minut, a na wschodnim około 24 stopnie 9 minut. Czyli inaczej mówiąc, różnica północnego i południowego krańca Polski to 4 stopnie 10 minut w szerokości, a różnica wschodniego i zachodniego krańca Polski to 10 stopni 2 minuty w długości. Dla dwóch takich samych szerokości geograficznych dane zjawisko, np. wschód gwiazdy, będzie miało różnicę czasu zależną od różnicy długości geograficznych obu miejsc obserwacji. Natomiast dla dwóch miejscowości znajdujących się na tej samej długości geograficznej, ale różnych szerokościach geograficznych, np. górowanie obiektu wystąpi na różnych wysokościach względem horyzontu, których różnica będzie zależała od różnicy szerokości geograficznej obu miejsc obserwacji. Teoretyczny obserwator znajdujący się w przestrzeni kosmicznej widzi oczywiście gwiazdy jako nieruchome punkty, ponieważ nie ma na niego wpływu obrotowy ruch Ziemi. Oprócz tego znika ograniczenie widoku tylko połowy pozornej sfery niebieskiej ograniczonej ziemskim horyzontem. Wyobraźmy sobie obserwatorów porozmieszczanych w różnych miejscach kuli ziemskiej. Dla każdego z nich współrzędne topocentryczne obiektów na niebie będą miały inne wartości. Oprócz tego dla każdego z nich długość trwania dnia i nocy będzie inna. W niektórych miejscach kuli ziemskiej można też zaobserwować zjawisko TZW, zorzy polarnej. W innych przypadkach na odpowiednich szerokościach geograficznych może wystąpić zjawisko TZW, białej nocy, czyli nie zobaczymy w tym czasie słabo świecących obiektów, a jedynie te najjaśniejsze. Czas widoczności obiektu w danym miejscu zależy od szerokości geograficznej i deklinacji obiektu, a jego wschody, zachody i górowanie od długości geograficznej i współrzędnych obiektu takich jak rektascencja i deklinacja lub też kąt godzinny i deklinacja. Poza tym na szerokościach geograficznych kół podbiegunowych północnych lub południowych występuje zjawisko TZW, dni i nocy polarnych. W powyższych wypadkach rozważaliśmy przykład obserwatora, który znajduje się w jednej stałej określonej pozycji. Może się zdarzyć, że obserwator przemieszcza się, podróżuje, względem danego miejsca w drugie, wtedy na przykład wyznaczenie momentów danego zjawiska zależy od tego, w jakim konkretnym miejscu się znajduje względem czasu jego wystąpienia. Dla teoretycznego obserwatora znajdującego się w środku kuli ziemskiej współrzędne będą współrzędnymi geocentrycznymi, w odróżnieniu od współrzędnych topocentrycznych, dla których środek znajduje się w miejscu obserwacji. Obiektem astronomicznym na ziemskim niebie, którego współrzędne zmieniają się najszybciej, jest Księżyc.
Mimo tego, że teoretycznie potrafimy jego pozycję obliczać dokładnie do pewnej wartości, jego rzeczywista pozycja obserwowana przez danego obserwatora w danym momencie może różnić się o małe wartości względem obliczonej. Wynika to z tego, że ruch Księżyca nie został jeszcze bardzo dokładnie poznany i czasami mogą być pewne anomalie. Ruchy planet obserwowane z Ziemi również są zawiłe, ponieważ widzimy je z naszego ziemskiego globu, który również okrąża Słońce. Gdybyśmy widzieli je teoretycznie z środka Słońca, wyglądałyby one zupełnie inaczej. To samo dotyczy obserwatora, który znajdowałby się na dowolnej planecie naszego Układu Słonecznego, ruch pozostałych planet i Słońca na każdej z nich byłby widziany w inny sposób.